we fleszu Czaplinka. Majówka. Dzień zwycięstwa. Zbiórka krwi. Hej, stop! Czaplinecką majówkę rozpoczęliśmy turniejem strzeleckim, który odbył się na lotnisku w Broczynie. W kategoriach dzieci, młodzież i dorośli. Chodzi bardziej o zabawę, nie o to, czy ktoś tam wygra, czy nie przegra. Wygrani są wszyscy, którzy tu przyjdą, bo jest to charytatywny turniej. Zgłosiła się do nas szkoła. Chcemy pomóc Kindze Rydz, która potrzebuje pomocy, dlatego jest ten turniej otwarty. Pogoda na razie dopisuje. Co sprowadziło uczestników na start? Przyjechałam tutaj na pewno, żeby dobrze się pobawić, postrzelać i oczywiście też jest to charytatywna akcja. I zbieramy też pieniążki. Rywalizacja odbywała się także na wodzie. Organizujemy regatę o Puchar Burmistrza. Startują jachty kabinowe, które będą na trasie trójkąta. Myślę, że zdążymy zrobić to 3 wyścigi. Także najlepszy jacht zostanie Puchar Burmistrza. Działo się także w strefie artystycznego relaksu. Dzisiaj mamy festyn rodzinny, który postanowiliśmy zorganizować zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Organizatorami są zarówno gmina Czaplinek, Czaplinecki Ośrodek Kultury, lokalna organizacja turystyczna, ale zaprosiliśmy również stowarzyszenia do współpracy i między innymi stowarzyszenie ProBody Fitness zorganizowało dla dzieciaków fajne konkursy sportowe z nagrodami. Mamy bezpłatne zamki dmuchane dla starszych, młodszych, mamy watę cukrową, popcorn, również wszystko to jest bezpłatne. Dzieciaki korzystają właśnie z konkursów, są kiełbaski z grilla, także jest naprawdę sporo atrakcji. Wydarzenie miało gości z dalekich stron. Jestem z Olsztyna, przyjechałem tu do kolegów mojej mamy, no i bardzo fajnie, tu jest darmowa wata cukrowa i popcorn, są dmuchańce i fajnie, są zawody, warto przyjechać. Podczas majówki była także możliwość zwiedzania kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej w towarzystwie przewodnika. Po raz pierwszy zapraszamy gości w ciągu całej majówki. Codziennie przez 2 godziny oprowadzam tutaj wszystkich chętnych, którzy jeszcze tu nie byli, którzy jeszcze nie słyszeli tej niesamowitej opowieści rozpoczynającej się od XIII wieku, a kończącej na współczesności, którzy jeszcze nie dali się zaskoczyć tym, że Kościół z zewnątrz opowiada zupełnie inną historię niż w środku. Okazuje się, że jest spore zainteresowanie. Majówka to jest taki czas, kiedy ludzie spacerują, szukają ciekawostek. Co ciekawe, przychodzą i ludzie z zewnątrz, turyści, którzy przyjeżdżają do Czaplinka, żeby się nasycić pięknem przyrody, jak też miejscowi, którzy bywali w kościółku, ale przecież nigdy nie słyszeli jego historii. Również miłośnicy dwóch kółek mogli znaleźć coś dla siebie. Chcemy uczcić święto 3 maja i dlatego zorganizowaliśmy po mszy świętej o 10:30. Byliśmy na rynku w Czaplinku, odśpiewaliśmy hymn narodowy i teraz w tej chwili już rajd rowerowy, również po to, żeby uczcić tą rocznicę Konstytucji 3 maja. Trasa wiedzie bocznymi drogami, będzie kilka przystanków, na których przewodnik opowie nam o miejscach, które będziemy mijać, aż do Krzyża Papieskiego, który znajduje się na terenie Czaplinka. Dlaczego takie inicjatywy są ważne? Spotykamy się tutaj wspólnie, integrujemy się, bawimy, a przy tym aktywnie i promujemy zdrowy styl życia. Ilość atrakcji pokazuje, że u nas odpoczynek może być jak majowy weekend, czyli długi. Na Czaplineckim cmentarzu uroczyście obchodziliśmy rocznicę zakończenia II wojny światowej. Ta sytuacja, która zaistniała w 1945 roku, 8 maja zmieniła losy świata, jak również Polski, a my przyszliśmy tutaj, by oddać cześć tym, którzy polegli za wolność ojczyzny. Byśmy my mogli żyć w wolnej Polsce, mówić po polsku. Ważna rocznica, bo walka toczyła się o wielką stawkę. Na Czaplineckim rynku strażacy z OSP Czaplinek zorganizowali ciekawą akcję. Od 13 lat każdy miesiąc maj organizujemy akcję honorowego krwiodawstwa. No i właśnie przypadło teraz na 7, na niedzielę. Połączyliśmy to z piknikiem służb mundurowych. Jest tutaj WOP Zachodniopomorski, są strażacy z Czaplinka, z Siemczyna,
jest wojsko, jest służba więzienna i oddajemy krew. Czy inicjatywa przypadła do gustu mieszkańców? Fajna rzecz, ja jestem pierwszy raz w takim autobusie, oddaję krew, no ale jest to super sprawa, bo nie zawsze człowiek ma możliwość jechać rano gdzieś tam do punktu. Dzisiaj niedziela, taki luźny dzień, a więc super pomysł moim zdaniem. Nasi mieszkańcy chętnie dzielą się krwią, bo nie są żyłami. Przy szkole podstawowej w Czaplinku odbył się happening poruszający bardzo ważny temat. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy zorganizował happening pod hasłem Hate Boli. Jest to taka impreza nasza coroczna, taki happening przeciwko przemocy. W tym roku zrobiliśmy o hejcie. Zaprosiliśmy do udziału szkołę podstawową w Czaplinku, Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu, Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie. Są z nami warsztaty terapii zajęciowej z Czaplinka. Teatr Krzyk na pewno. A i zespół szkół w Czaplinku. A czym jest hejt? Hejt polega ogólnie na obrażaniu innych, dawaniu mu nieprzyjemnych komentarzy, sprawianiu, że ktoś się po prostu czuje źle. Co było tego dnia najważniejsze? Żeby pokazać ludziom, że hejt jest niedobry. Tutaj najważniejsze jest, żeby przekazać młodzieży, że hejt boli. Że hejt boli. Idąc nomenklaturą social mediów, przy hejcie kciuka trzeba dać w dół.